Panie Wojtku, proszę powiedzieć, jak pan przygotowywał się do tego maratonu? Coś o cyklu treningowym. Przygotowania maratonu uznajemy za zakończone. Trzeba powiedzieć, że był to bardzo profesjonalny proces. Zaangażowany było nie tylko jeden trener, ale cały sztab trenerski. Mieliśmy specjalistów od przygotowania cyklu treningowego. Polegał on na zrealizowaniu trzech jednostek treningowych. Bardzo skomplikowany program. Pierwszy trening 10, drugi trening 20, trzeci trening 30. Wszystkie przebiegnięte według zaleceń, czyli ledwo co. Że mieliśmy też z doradców od odżywiania. Co tu można jeszcze powiedzieć? Jesteśmy gotowi, jesteśmy przygotowani na pobijanie. Czy mogę prosić o więcej szczegółów, jeśli chodzi o odżywianie? Fast foody. Fast food. Tak. Zalaliśmy tłuszczem w Burger Kingu ze wczoraj. Jechaliśmy na trzech kotletach. Mariusz Latkowski, przeprowadzający wywiad, zalał to majonezem. Gdyś ma taką teorię, że ten tłuszcz jest zupełnie niezbędny. Co jeśli chodzi o przygotowania sprzęt? Odzież. Sprzęt. Zainwestowaliśmy. Ogólnie to jest drogi sport. Wydaliśmy łącznie z oliwką, którą trzeba było natrzeć pachy i plaster do zaklejenia sutków, to około 1000 poszło. Może jeszcze raz, jeszcze ujęcie. To najszybsze buty. A co to niebieskie? To żeby się nie rozsypać. Bo jednak jak mi się przeanalizowało, to tych jednostek treningowych mogło. Nie wiadomo, czy jest wystarczająco. Aparat ruchu może tego nie wytrzymać, więc korzystaliśmy tu z umiejętności Aleksandra Kosnediaka. No i trzeba było to ciało związać, żeby się nie rozsypało podczas biegu. Okej. Jaki wynik pan? No to już wiadomo, już podaliśmy. Razem z Mariuszem podczas zapisywania podaliśmy 4:15, więc nawet jeżeli nie dobiegniemy, no to jest nasz czas, tak? Został podany. Słów na wiatr się nie rzuca, więc słowo jest bardzo cenne. Taki wynik jest zapisany już w tabelach excelowskich maratonu warszawskiego, więc myślę, że to jest właśnie ten wynik, możemy podawać śmiało. I kolejne już ostatnie pytanie, tak, co dalej? Co, jeżeli pan ukończy maraton w zadowalającym czasie? No jeżeli ukończy. Ostatni hashtag w ostatnim poście na Facebooku było DNF, więc cały czas jest jedna wielka loteria. Jeżeli to się uda, trochę nie wiem, czy to fajnie, że się uda, bo To się nie powinno udać. My trochę. No zobaczymy. To się uda, będziemy myśleć dalej, ale na pewno to, jeżeli to się uda, to znaczy, że pociągnie to za tym kolejny cykl różnego rodzaju freaków sportowych. Dziękujemy bardzo za wywiad. Uprzejmie dziękuję. Może pan się jeszcze przedstawić na koniec? Biegnę z Mariuszem Latkowskim, olimpijczykiem z Turynu. Ja nazywam się Wojtek Kosendiak. Jesteśmy gotowi. Maraton warszawski. Hell yeah! Panie Wojciechu, proszę jeszcze powiedzieć coś o przygotowaniach. Czy jakby jest pan przygotowany? Jakąś technikę będzie pan stosował w biegu? Oczywiście, to są naturalne formy ruchu, ale jak najbardziej tu technika jest najważniejsza. Pierw technika, powtarzalność, intensywność. Powtarzamy o tym od samego początku. Więc jak najbardziej zostaliśmy ustawieni, można tak to nazwać, przez Krzysztofa. Zaprogramowani? Zaprogramowani, ustawieni przez trenera Krzysztofa Rygla Pozę. Zaprogramował nam technikę Pozę. Faktem jest, że trochę zabrakło czasu, żeby tą technikę utrwalić. Mamy ją w świadomości. Natomiast musimy na potrzeby tego biegu przerobić ją i przejdziemy ze śródstopa na mocną piętę i na szuranie, więc to będzie szura poza na piętach. A może pan zaprezentować tą technikę posę? Coś takiego. Wiem, że panie redaktorze, pan jeszcze pytał o motywację, tak? Tak. Król motywacji nas motywował, Aureliusz Kosendiak. Osoba, która już osiągnęła nie jeden sukces, wie co to znaczy walczyć z samym sobą i z wynikiem, więc jak najbardziej psychologicznie, motywacyjnie też jesteśmy nastawieni na 100%. Kim jesteś? Jestem zwycięzcą! Panie Wojciechu, czy przygotowując się, tutaj rozmawialiśmy o diecie wcześniej, jak pan stoi z wagą? Właśnie. W jakim kierunku to idzie? Jest to skład ciała, waga jest bardzo ważna, tym bardziej tu są obciążenia mechaniczne bardzo duże. Natomiast z Mariuszem Matkowskim żeśmy przeszli to na inną strategię. Ze względu na to, że do końca grudnia mamy kolejne cele. Tutaj u mnie to jest 250 planuję w martwym ciągu i 110 w rwaniu. Więc już myśląc o kolejnych celach, robiłem masę
więc tutaj przygotowany byłem bardziej mentalnie i koncepcyjnie do tego biegu, natomiast ciało już przygotowuje do kolejnego challenge'u, więc musiałem robić już nie, żeby zdążyć po to, żeby zrealizować kolejne cele, musiałem robić teraz konkretną masę. Prawie stówka, tak jak u Mariusza, heavyweight. Myślę, że będzie nas masa, będzie nas. Jak będzie górka, no to wiadomo, że ta masa nas poniesie. Więc myślę, że tak. To jest dobrze. Że jest dobrze, tak. Ta masa nas bardzo mocno pociągnie do przodu. A jak będziemy pochylić do przodu, to będzie nas cały czas ciągnęło. Jakoś pójdzie. Jakoś pójdzie, tak. Dobra, dziękujemy. Dziękuję.